Oddamy głos naszej posłance pani sekretarz Majdzińskiej. Proszę bardzo. Proszę Państwa, oczywiście większość pytań skierowanych do przewodniczącego partii pana premiera Leszka Millera na pewno na nie odpowie. Ja tylko chciałam się odnieść do rzeczy dotyczących parlamentu i też przyznam, usłyszałam pytanie, które kiedyś pan przed laty skierował do mojego świętej pamięci męża. Nie bardzo wiem, czy ja mam odpowiadać na to pytanie i właściwie czego miałoby dotyczyć, więc jeżeli pan powtórzy, o co chodzi, to ja mogę się do tego ustosunkować. Takie pytanie, takie, na którym miejscu w świecie my jesteśmy po prostu, znaczy, gdzie ziemia leży na ostatnim, gdzie są lasy, nie ma nic, po prostu, znaczy, proszę pan, pani mówi, powiedza, po prostu, proszę pani, ale... Proszę wybaczyć, ale no, trudno jest mi odpowiedzieć na takie pytanie z marszu, więc... Pani jest funkcjonariuszem publicznym, powinna w tym momencie zawiadomić odpowiednie organy. Chwileczkę. Proszę Państwa, spokojnie, bo widzę, że to sporo emocji. Dajmy szansę Pani posłance. Więc ja oczywiście nie jestem w stanie Panu na to pytanie odpowiedzieć. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas mógł na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ trzeba by rzeczywiście zbadać dokładnie wszystkie dane. No trudno mi wykonywać zadanie, które kiedyś miał do wykonania mój mąż, bo tak chyba pan, ja tak rozumiem to pana pytanie. To było pytanie, tak jak ta dzisiaj na zebraniu. Proszę pana, dobrze, więc jeszcze raz, to teraz do końca powiem. Nie umiem panu na to pytanie dziś odpowiedzieć, bo to jest niezwykle trudne. Ma pani 7 miesięcy czasu. 7, pan mi daje. Na którym miejscu Polska jest na świecie pod względem leżącej odłogiem ziemi? Dobrze, zaś w ciągu 7 tysięcy odpowiem. Obiecuję i jeszcze króciutko, tylko muszę się do pewnej rzeczy ustosunkować dotyczącej pracy parlamentu. Proszę Państwa, oczywiście można mieć wiele zastrzeżeń, wiele uwag. Ja sama pracuję krótko, 2 lata, ale obserwuję. Naprawdę mam dużo pracy, ale zaraz muszę jedną rzecz powiedzieć. Pan kręci głową, ale ja tylko powiem o pewnych zasadach, żeby Państwo wiedzieli, jak to działa, jak to funkcjonuje. Otóż proszę sobie wyobrazić, że posiedzenia Sejmu są 3- lub 4-dniowe, przy czym komisje zaczynają pracę zawsze dzień wcześniej. Zawsze dzień wcześniej. Ja sama pracuję w 2 komisjach, ale podkomisje merytoryczne, nie takie sobie tam do gadania, tylko zajmujące się sprawami, akurat w moim przypadku prawnymi i kodyfikacją. Sama jestem pewnie w około 20 takich podkomisjach. Przeżywam ogromny stres, nie tylko ja, ale wielu posłów, którzy pracują, bo są tacy, którzy no, mają z tym problem, ale już nazwisk nie podam. Ponieważ bardzo często tak się dzieje, że komisje i podkomisje pracują w jednym czasie. Ja mam na przykład 3 różne posiedzenia i biegam. Nie tylko ja, bardzo wiele osób tak robi. To nie znaczy, że wszyscy pracują. Tylko chciałabym, żeby Państwo mieli świadomość, że tak funkcjonuje parlament. Że tak merytoryczną pracę wykonuje się w komisjach i podkomisjach. Sala plenarna to jest miejsce no, raczej takiej wielkiej polityki. Natomiast tą zwykłą robotę się właśnie wykonuje w podkomisjach. Dlatego czasami jest pokazywana pusta sala, gdzie jest 5 osób, ale na przykład to jest czas, kiedy posłowie zadają pytania i składają oświadczenia. Skierowane no, do bardzo wąskiego grona, więc kiedy w tym czasie pracują komisje, no trudno wymagać od wszystkich, żeby słuchali tych różnych oświadczeń. Ja nie chcę usprawiedliwiać, tylko żeby Państwo mieli świadomość, to jest taki tok pracy. I to jest tylko gwoli wyjaśnienia, jeśli Pana to satysfakcjonuje, no to dobrze, ale mam świadomość, że Państwo mają prawo mieć bardzo dużo zastrzeżeń, bo ja sama mam kolegów, których, jak mówię, nie podaję nazwisk, ale ja widuję raz na kwartał na przykład na posiedzeniach jakiejś komisji, a dziwię się, że oni w ogóle przyszli. Tak jest, no niestety, bo bardzo różnie ludzie pracują, różny jest poziom takiego
właściwego stosunku polityka do tego bardzo ciężkiego i ważnego zadania, jaką jest funkcja publiczna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Karolu, jeżeli chodzi o legitymację, ja nie wziąłem przy sobie, ale daję panu słowo honoru mam, ważną. To muszę panu powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o tą wypowiedź tutaj naszej koleżanki, pani poseł, muszę powiedzieć, że rzeczywiście patrząc jako telewiz, ja też tak czasami mam takie dziwne myśli mnie nachodzą, patrząc na tą pustą salę. To ludziom też nie ma się co dziwić. Panie premierze, bardzo prosimy. Szanowni Państwo, pierwsze pytanie dotyczyło wepchnięcia nas do Unii Europejskiej. Nikt nas do Unii Europejskiej nie wpychał. Co więcej, w czerwcu 2003 roku odbyło się ogólnopolskie referendum właśnie po to, żeby decyzja o wejściu do Unii Europejskiej lub nie, nie była decyzją parlamentu albo takiego, a nie innego rządu, a decyzją obywateli. Ja przypomnę Państwu, że wtedy prawie 80% uczestników referendum powiedziało tak dla Unii Europejskiej, olbrzymia większość, a frekwencja wynosiła 58% wszystkich uprawnionych. Czyli jakieś 14 milionów Polaków, którzy poszli w tą upalną sobotę i niedzielę do referendum, powiedziało tak, z własnej, nieprzymuszonej woli. Nikt im nie kazał, nikt ich do niczego nie zmuszał. Nikt nikomu nie groził, była ostra dyskusja, nie brakowało też sił politycznych, które robiły wszystko, żeby Polaków zniechęcić, żeby powiedzieć, jakie to będą plagi, kiedy Polska znajdzie się w Unii Europejskiej. Niemcy mieli wykupić naszą ziemię, rolnictwo polskie miało całkowicie zniknąć, przemysł polski miał się rozsypać, Polska miała utracić niepodległość, krowy miały przestać dawać mleko i tak dalej, i tak dalej. Po 10 latach widzimy wyraźnie, co było fałszem, a jakie obawy okazały się przynajmniej w jakiejś części uzasadnione. Wyobraźcie sobie Państwo, gdzie by dzisiaj Polska się znajdowała, gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej. A gdybyśmy my nie byli, to by oznaczało, że wszyscy inni, którzy razem z nami wstępowali do Unii, byliby. Bylibyśmy państwem izolowanym, dlatego że wszyscy wokół, od Łotwy, Estonii, Litwy, przez Słowację, przez Czechy, już nie mówiąc o zachodnim naszym sąsiedzie, wszyscy byliby członkami Unii Europejskiej. Unia by się od nas odgrodziła cłami zaporowymi, prawdziwą granicą. Nie moglibyśmy swobodnie podróżować, a inwestorzy pouciekaliby z Polski, dlatego że woleliby inwestować na wspólnym rynku europejskim. Jeżeli Państwo jeżdżą dzisiaj po Polsce, to co chwila widzicie tablice informujące, że ten kawałek autostrady, ten kawałek drogi, ten remont budynku, ta nowa elewacja, to wszystko z pieniędzy Unii Europejskiej. W perspektywie 2007-2012, tej perspektywie finansowej, którą właśnie skończyliśmy, Polska zainkasowała 400 miliardów złotych. Nie wszystko jeszcze zostało wykorzystane, bo nie wszystkie inwestycje zostały skończone. Teraz nowa perspektywa finansowa to jest kolejne 400 miliardów złotych. To nie będzie aż tyle pieniędzy, dlatego że aby absorbować środki unijne trzeba mieć wkład własny i trzeba zapłacić składkę do wspólnego budżetu. Ale to i tak są olbrzymie pieniądze, które powinny jak najlepiej służyć naszemu krajowi. Nie zawsze tak jest oczywiście, ale to już nie jest wina Unii. To jest wina tych, którzy w naszym kraju podejmują nietrafione decyzje i nie lokują tych środków tam, gdzie trzeba i tam, co wywołuje rozwój, wywołuje zmniejszenie dysproporcji, o czym mówiłem wcześniej i tak dalej. To, ile jest posłów w Sejmie, też nie zależy od Unii Europejskiej. To są suwerenne decyzje państwa polskiego. Jeżeli chodzi o podatek, ja obniżyłem podatki, to znaczy mój rząd. CIT, podatek CIT dla przedsiębiorców i inwestorów z 27 do 19%. To spowodowało, że wiele z tych firm nie upadło, tylko stanęło na nogi. I dalej uważam, że gdyby rząd był mądry, to by dalej próbował ten podatek obniżyć, a nie go podwyższać, bo to tylko powoduje zwiększenie szarej strefy. Natomiast podatek od dochodów osobistych, a więc ten, który my wszyscy płacimy, ten podatek obniżył rząd Jarosława Kaczyńskiego.
ale podatek dla najbogatszych, bo zlikwidował trzecią stawkę podatkową. Pamiętacie Państwo jeszcze niedawno, jak było? 30, 19. A teraz jest 32, 18. Ci, którzy płacili kiedyś 40%, dzisiaj płacą 32. To dla kogo zrobiono dobrze? No dla tych najbogatszych oczywiście. Więc jeżeli ktoś uważa, że partia Jarosława Kaczyńskiego to jest partia socjalna, no to jest taka partia socjalna, która robi dobrze bogatym. A co zrobił z kolei rząd Tuska? Rząd Tuska, żeby przynajmniej częściowo zapchać tą dziurę, podniósł VAT. Tylko że każde podniesienie VAT-u bije w najuboższe. Bo kupując wodę mineralną, kostkę masła, margaryny czy kawałek chleba, płaci ten wyższy VAT. I zawsze podniesienie VAT-u jest najgorsze dla najbiedniejszych, bo oni inaczej te 2 zł czy 3 zł odczuwają niż ci najbogatsi. Jeśli chodzi o te kwestie, o których tutaj Pan mówił, połączenia lokalne, że dawniej niektóre rzeczy... Dziękuję, ja sobie to wszystko zanotowałem, niektóre sprawy nie da się szybko załatwić, ale na przykład ten problem zabierania dzieci. No proszę Państwa, jeżeli dzisiaj już odbiera się dzieci z powodów finansowych, a nie dlatego, że tam brakuje uczucia, często się okazuje, miłość przegrywa z biedą, przegrywa z finansami. To jest najgorsze. Bo mamy dramaty w rodzinach polegające na tym, że po prostu ludzi nie stać na utrzymanie swojej rodziny. Tak? To co robi państwo? Państwo mówi, oddaj dziecko. Jedno, może drugie. A tam jest biednie, ale mamy do czynienia z rzeczywistą matczyną, synowską, czy jakąś inną miłością. To jest skandal rzeczywiście. I my złożyliśmy stosowne poprawki do ustawy o pieczy zastępczej, żeby to odwrócić. Ale wiecie Państwo, w naszym niestety kraju pod rządami Platformy Obywatelskiej i PSL takie zjawiska narastają. Zobaczcie, co się dzieje w szkołach. Zlikwidowano stołówki szkolne. W niektórych szkołach już nawet biblioteki zlikwidowano. Wynajmuje się firmy cateringowe, które te dzieci żywią. W niektórych szkołach dochodzi do takiego skandalu,